Siema. Kojarzycie taki kanał Mandela Daily? Mandela Daily to był projekt Kasaka i jego znajomych, który polegał na tym, żeby wstawiać na ten kanał filmy codziennie. I to każdy miał wstawiać filmy codziennie, a nie, że po prostu się umawiali, że ja wstawię tego dnia, ja tego. Nie. Oni mieli, każdy z osobna, wstawiać filmy na kanał codziennie. Były osoby, które tam dotrwały do 200 dnia na tym kanale, pamiętam. Potem kanał umarł. Ale to jest nieważne. Robimy Mandela Daily V3. Bo V2 już nie mogę stworzyć, ponieważ ktoś stworzył taki kanał i sam projekt ukradł. Znaczy, chyba samą nazwę zrobił, nie robił tam kontentu, ale wiecie o co chodzi. Zrobimy wersję V3. Będę codziennie nagrywał losowy shit z mojego życia, co jest ciężkie, bo ja się nie dzielę na co dzień swoim życiem, zwłaszcza na YouTubie już. Ostatnio się dzieliłem moim życiem w 2022, jeśli się nie mylę. Zaraz mamy 2025. Także no. Oficjalnie dzisiaj zaczynamy i tak jest. Mogę pokazać, mogę. Jest 12 listopada, dzień po Dniu Niepodległości, po święcie Dnia Niepodległości Angolii. I drugi rok, jeśli się nie mylę, po premierze SCP The Endurance. Więc generalnie było coś świętować wczoraj. To jest tylko żart, nie zabijcie mnie. Do zobaczenia jutro i mam pomysł na jutrzejszy film. Bajo.